Oto czas upragniony. Nauczanie domowe, 19 czerwca, drugi list do Koryntian, rozdział 6, wersety od pierwszego do dziesiątego. Napominamy Was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo: W czasie pomyślnym wysłuchałem Ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem Ci z pomocą. Oto teraz czas upragniony. Oto teraz dzień zbawienia. Nie dając nikomu sposobności do zgorszenia, aby nie wyszydzono naszej posługi, okazujemy się sługami Boga przez wszystko. Przez wielką cierpliwość wśród utrapień, przeciwności i ucisków, w postach, więzieniach, podczas rozruchów, w trudach, nocnych czuwaniach i w postach, przez czystość i umiejętność, przez wielkoduszność i łagodność, przez objawy Ducha Świętego, i miłość nieobłudną, przez głoszenie prawdy i moc Bożą, przez oręż sprawiedliwości zaczepny i obronny, wśród czci i pochębienia, przez dobrą sławę i zniesławienie, uchodzący za oszustów, a przecież prawdomówni, niby nieznani, a przecież dobrze znani, niby umierający, a oto żyjemy, jakby karceni, lecz nie uśmiercani, jakby smutni, lecz zawsze radośni. Jakby ubodzy, a jednak wzbogacający wielu, jakby ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko. O jakich sytuacjach Paweł mówi czas upragniony? I jakie to są okoliczności, w których w ten sposób myśli święty Paweł o swojej roli, o swoim zadaniu? O możliwości działania. Pokazuje, że to jest czas wśród utrapień, przeciwności i ucisków, w łostach i więzieniach, w trudach i postach, podczas rozruchów i nocnych czuwań, wśród czci i pohańbienia, przez dobrą sławę i zniesławienie. I jak ten katalog okoliczności. Zestawimy ze sobą to nie są to w ludzkim rozumieniu. Czasy wspaniałe, cudowne, bezproblemowe. Moglibyśmy nawet powiedzieć, że Paweł nie miał lekko. Dlaczego więc nazywa ten właśnie niełatwy moment w historii czasem upragnionym? Nazywa go tak, że jest to czas umożliwiający służbę Bogu. Paweł pokazuje: Uważajcie, żebyście nie zmarnowali tej możliwości, by nie wyszydzono tej posługi, do której jesteśmy wezwani. To jest właśnie czas upragniony. Można, można głosić, można się modlić, można celebrować Eucharystię, można, można żyć, Intensywnym życiem wiary. Można. Można wychodzić, wygłosić dobrą nowinę i rozszerzać królestwo. Można. Dlatego właśnie w tym czasie, w takich okolicznościach, w takich uwarunkowaniach jesteśmy jakby smutni, lecz zawsze radośni. Jakby ubodzy, a jednak wzbogacający wielu. Jak gdybyśmy nic nie mieli, a jednak posiadający wszystko. Ty masz wszystko. I można by się pokusić o taką receptę, którą daje Paweł. Wykorzystaj łaskę daną na dziś. Nie patrz na te okoliczności, albo nie tyle na okoliczności, co na tę łaskę, którą w tych okolicznościach otrzymuje. Zadanie dla Ciebie. Wykorzystaj łaskę, którą Bóg Ci dał na dzisiaj. Wykorzystaj ją, a nie narzekaj, że Ci czegoś brakuje. Wykorzystaj łaskę na dzisiaj. Niech Ci błogosławi dawca tej łaski, Ojciec, syn i Duch Święty.